po raz kolejny wydaje się, że tak naprawdę tylko mamy dużo do powiedzenia, czy bierze się nasze słowo pod uwagę wtedy, kiedy coś się od nas oczekuje, wtedy, kiedy trzeba w Polsce zorganizować Grand Prix, kiedy korzystają władze międzynarodowe czy organizatorzy Grand Prix z polskich sponsorów, z polskich pieniędzy, kiedy potrzebują polskich zawodników najlepszych na świecie jako drużyna i indywidualnie również w czołówce wielu polskich żużlowców jeździ oczywiście, więc wtedy polski głos jest ważny. Wtedy, kiedy my czegoś oczekujemy, kiedy polski produkt, na przykład tłumik, należy wprowadzić na rynek, wtedy jest problem. To przypomina mi sytuację z organizatorami Mistrzostw Europy, którzy wywodzą się z Torunia i którzy też mają ciągle podkładane kłody pod nogi, aby nie dopuścić ich do organizacji Mistrzostw Europy, żeby przeszkodzić im w tej organizacji, więc to jest kolejny przykład, ten tłumikowy, że tak naprawdę chyba nasze władze zbyt mało intensywnie, zbyt słabo działają na tym rynku międzynarodowym, zbyt opieszale i być może obawiają się za bardzo międzynarodowych władz, bo wszyscy dookoła z różnych sytuacji korzystają, wprowadzają swoje produkty, organizują kolejne turnieje. Tylko my jakoś tak nadspodziewanie słabo umiemy się poruszać na tym rynku międzynarodowym i ciągle mamy jakieś obawy, że komuś możemy w czymś przeszkodzić, zaszkodzić i nie robimy tego, co powinniśmy robić. Tłumik jest kolejnym tego przykładem i myślę, że nie możemy tym razem dopuścić do sytuacji, gdzie ten tłumik po prostu nie będzie mógł być używany w 2014 roku. Tłumik bezpieczny, tłumik, który może doprowadzić do sytuacji, gdzie unikniemy wielu kontuzji. Już wszyscy bardzo mocno oczekują tego tłumika. Żużlowcy oczywiście w pierwszej kolejności, ale też tunerzy, którzy powinni dopasowywać silniki do specyfiki tego tłumika, aby zawodnicy od początku sezonu, od marca, kwietnia mieli możliwość korzystania z tych tłumików i musimy tutaj, jako polskie władze przede wszystkim, i to jest apel do wszystkich, którzy mogą wpłynąć na tą sytuację, aby nie bać się międzynarodowych władz i wszystkich tych, którzy na siłę próbują po raz kolejny lekceważyć nasze stanowisko i nasze jakieś produkty. Myślę jednak, że możemy spotkać się z sytuacją, że po prostu jak czasami to bywa, Międzynarodowa Federacja stwierdzi, że ten tłumik nie będzie używany w 2014 roku w zawodach międzynarodowych organizowanych przez Międzynarodową Federację, bo po prostu nie. I tyle. Tak jak z wieloma sytuacjami wcześniej, tak samo może się skończyć z tłumikiem polskiej produkcji. Myślę jednak, że wszystko jest w naszych rękach i nawet jeśli zawodnicy nie będą mogli korzystać z tych tłumików w zawodach rangi mistrzowskiej, w międzynarodowych zawodach, to powinniśmy ten tłumik wprowadzić na polskim rynku. Powinniśmy doprowadzić do sytuacji, żeby zawodnicy mogli korzystać z tych tłumików w zawodach młodzieżowych, w zawodach ligi drugiej, pierwszej, a nawet ekstraligi polskiej, w innych rozgrywkach o tytuły mistrza Polski. Tutaj myślę, że wszystko leży po naszej stronie, to polskie władze mogą zadecydować tak, a nie inaczej i nie powinniśmy się tego obawiać. To nie chodzi o jakąś walkę z Międzynarodową Federacją, tylko musimy wprowadzić produkt, który jest bezpieczny dla zawodników, bezpieczniejszy niż dotychczasowe i tutaj nie powinniśmy się na nikogo oglądać, tylko po prostu wprowadzić do naszych rozgrywek jak najszybciej ten tłumik. Już tyle testów, ile przeszedł ten tłumik, to chyba żaden z dotychczasowych nie musiał tylu przejść. Argumentów międzynarodowe władze oczywiście nie mają żadnych, aby nie wprowadzić tego tłumika, więc musimy wszyscy skoncentrować wszystkie siły możliwe, aby jak najszybciej doprowadzić do pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia. Powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, aby na polskich torach chociażby zawodnicy mogli korzystać z tych bezpiecznych urządzeń tak, aby już zapomnieć o tych felernych tłumikach, które doprowadziły do wielu kontuzji. Myślę, że to powinniśmy zrobić jak najszybciej, aby zawodnicy mogli spokojnie przygotowywać się do sezonu żużlowego, mając świadomości to, że będą mieli po prostu bezpieczniejsze urządzenia.